Dzień dobry. Koniec głodówki. Głodówka jest tak samo, że tak powiem, dla mnie na tym samym poziomie, co morsowanie u ludzi. Czyli najwięcej o tym mają do powiedzenia wszyscy ci, którzy nigdy tego nie robili. Ja natomiast bardzo wierzę w głodóweczki i czasami sobie właśnie takie robię. Ale do tego też się trzeba dobrze przygotować. Dlatego, żeby dobrze przeżyć głodówkę, to trzeba się do niej właśnie dobrze przygotować. Pierwsza rzecz to pierwszą dobę jadłem tylko owoce i warzywa. Drugą dobę piłem tylko soki z owoców i warzyw, i dopiero od trzeciej doby była zupełna głodówka, czwarta doby była zupełna głodówka, pół piątej doby była zupełna głodówka, a teraz już robię właśnie soczyk na śniadanko. Dzisiaj przygotowany na cały dzień, żeby wyjść z głodówki, bo zarówno wejście, jak i wyjście z głodówki jest tak samo ważne. I potem po wychodzeniu z głodówki nie można się nagle nażreć. I wychodzimy w taki sam sposób, jak wchodziliśmy, czyli najpierw robię sobie soczki, potem będę jadł warzywka, a potem wrócę do normalnego jedzenia. Tylko po co właściwie ta głodówka? Dla mnie głodówka jest czymś naturalnym. Tak jak na przykład chorujemy, to nie chce się nam jeść, nie? Z zasady. I wtedy tam rosołek, wiadomo, nie? Na przeziębienie. Ale nasz organizm nie zawsze potrzebuje cały czas ładować w siebie jedzenie. I są też różne procesy głodówki, które można sobie w takiej aplikacji, postaram się tam przycisnąć na dół, sprawdzić. Czyli najpierw pozbywamy się cukrów, potem one się regulują, potem tak naprawdę wchodzimy w stan ketozy, potem spalania tłuszczu, potem odbudowy komórek, sprzątania komórek, potem hormonów i inne rzeczy. Wszystko po to, żeby wyczyścić troszeczkę swój organizm i mógł jakoś tak wrócić do swojego naturalnego stanu, który zaburzamy, żrąc często dziwne różne rzeczy. I to nie jest jakieś kosmicznie trudne, bo jak się dobrze w nią wejdzie, to się spokojnie w nią przechodzi. Oczywiście są fazy, kiedy się, szczególnie na początku, w tych momentach, kiedy zwykle coś pożeraliśmy tak normalnie, wtedy pojawia się głód, bo organizm jest przyzwyczajony. Natomiast wystarczy, że to chwilę przetrwać i potem jest już w porządku. Miałem zamiar prowadzić głodówkę dłużej, ale mój organizm jest okej, co prawda, ale stwierdziłem, że dosyć, jest zima, jest zimno. Ja się lubię morsować. Ciężko mi nabrać temperatury na głodóweczce, więc uważam, że te 5 prawie dób spokojnie wystarczy na początek. Więc jak chcesz sobie troszeczkę zresetować organizm, najfajniej to robić na wiosnę, ale można też i w zimę. Nie trzeba robić tego przez 5 dni, można robić przez 2, przez 3, przez 1, a można robić przez 16 godzin, a 8 jeść. Głodówki są spoko. Poznajcie sobie bliżej temat, bo ja nie jestem specjalistą i nie będę wam o tym opowiadał, ale osobiście polecam. I tak jak mówię, nie dajcie sobie wmówić, że to jest nie wiadomo co. Tak jak morsowanie, że o, poumieracie wszyscy, o, od głodówki zdechniecie wszyscy. Spróbujcie na sobie i nie dajcie sobie wszystkim dookoła wmawiać, co jest dla was dobre, a co dla was nie jest dobre. Wystarczy spróbować na sobie. Ja nie mówię, że będzie to dla was dobre, ale jak nie spróbujecie, to będziecie żyć w tym takim przekonaniu, że to jest straszne zło, nie dotykajmy tego, to jest paskudztwo. Kto ci to powiedział? Próbowałeś? Czas na soczek. A jutro może zjem frytki. Do zobaczyska. I bym zapomniał, strasznie chciałem pozdrowić Tadeusza, który jest dla mnie wzorem, bo potrafi tyle głodować, robiąc to mądrze, że po prostu szok. Szacun Tadeuszu.